Hej, siemano, witam was, jestem Divioner, ze mną jest Krzywer, siemanko. I kontynuujemy naszą przygodę w grze Europa Universalis 4. Otóż Krzysiek się tu napalił jak dzik na sosnę i na żołędzie i na kartofle i na... Czyli cię nie wzywać? Póki co mnie nie wzywaj. Chcę tutaj sobie wykorzystać sytuację, w której to Osmanowie dostałem w dupę od Wenecji. Daj na 4. I różnych państw. A ja tutaj widzicie, u mnie Rosja przegrała wojnę i właśnie się odbudowuje po niej. Mnie najemników usuwam. O kurna, gdzieś mi tutaj jakieś nacjonalisty. ...28, do Kijowa pójdę, bo w Kijowie jest 40 prawie. Oni na ci już bezpośrednio na armię poszli. Te? Sami ich ścisną. Nie no, nie ścisną, idź pomóc im, pomóż. O, 40 tam wparowała, widziałeś? Wenecka. Yeah, podbijaj u góry. Ty, ile hajsu dostaje, to jest niepojęcie, ile hajsu dostaje. Dobra, tutaj miałem przerost, już sobie wybierałem opcję. Dobra, teraz mogę sobie bombardę żelazną ustawić. O nie, działo 300 funtowe. Dobra, tu eliminuję wygnaną armię Corruption. Ile muszę na to korupcję wydać? Dobra, teraz zarobię 3 Ducati. Kurna, dostajesz darów. Kto? Ty. Nie, na razie nie dostaję, a co? Nie? Nie, wstrzymało się to. Wstrzymało się. Siatkę szpiegowską mi tutaj jakieś coś buduje. Patrz, co się dzieje z Turkami tu. Widzę, no trafiłem się. Ty zajmij te prowincje tutaj. Właśnie to weź tą niżej. Jentali, TBR i tak dalej. Do Kosowa dojdź. Gdzie mówisz, Nentali, co? W dół, od tych zbuntowanych, tutaj właśnie to podbijaj. To będzie twoje źródło przychodu. W hajsach. Lecę po kolei. Mogę już zwracać prowincję. Komu? Nie wiem. Nie, nie zwracaj, bierz dla siebie. Ja to wiem. Wiem. A tu byłby dubdu, bo Wenecja podpisała pokój. Ha, Krzysiek został sam. To oni armii już nie mają. No tutaj Austria ma 40 i generała dobrego dość. Przecież Austria sama ścisła tych Turków. I tak Wenecja tu ściska ostro. Patrz, a Wenecja tu ma 45. Jeszcze mi tu wejdzie i zacznie tych podbijać, no. No właśnie, te prowincje, co oni obsiadają.
są wszędzie porty? Nie wiem. Prawie. Trochę głupie, że to obsiedli. No. Lipa. Kurna. Ale wiesz, jakbym zdobył chociaż to przy swojej granicy, to jest bardzo dobrze. Gonię cię w technologiach. No panie, to gonię w technologiach, bo ja sobie co innego robię. Ty, oskomunikował cię? No coś jakaś ekskomunika jest, nie wiem co. Wszyscy mają kasy z Belgii do ciebie, wiesz? Serio? No, cała Europa. Super. Hara go gdzieś tam odbija. Znaczy próbuje. A ile trwa ekskomunika? Długo, aż się chyba władca umrze. Albo się zmieni ten zarząd. Gwarantowanie ci niepodległej w razie, jakbyś ktoś chciał wojnę wypowiedzieć, to wiesz. Dziękuję. Och, Czesi mnie wkurzają. Jezu, Czesi mają jakiego dowódcy, 3 gwiazdki. Kurna, stosunki się poprawiły ze wszystkimi. Się pogorszyły. Komu? Nie. My też trochę. Oj, dowódca mi umarł. Tak, ale mi się pogorszyło, bo mnie coś tam... Jakiś kurna event mi wyskoczył. Ja słaby ten dowódca. Szwedzi to powinni być mi dozgodnie wdzięczni za to, że ich kurna uratowałem. Turcy dostaje baty. O, Turki. O, Turki zaczęli spieprzać. Uja. Kończy, że grubo. No, ja zaraz podpisuję. A jaki ma, ile masz pokoju? 20 prawie będzie. Jak podbiję ten fort, to będzie więcej. Co nimi? Dwie bym dostał na przykład. Już. Na przykład z Semendira i Widyń na przykład bym sobie wziął. Poczekaj chwilę. Nie bierz na razie nic. A jeszcze nic nie robię, przecież jeszcze podbijam. Jeszcze jedno podbijam. Ja tylko walczę z Osmanami i z Tunezją, więc ja nie wiem, co Tunezja może przysłać. Tunezja nic. Ale Osmanowie już nie mają sojuszów. Ech, cholerner. Ale lak. To niedługo mi się unarodowią te najgorsze prawicje. Zawsze, jeżeli chcesz wydębić więcej, to może... Lo... Dobra. Jeszcze myślałem, że przegraję z tymi tubylcami. No bo morali nie mam ty. O, mam 22%. Dobra, podpisywać będę. Poczekaj, nie podpisuj, zapiszemy. No to zapisz. Wezwiesz mnie do wojny i ci zwiększy się ten. Wartość pokoju. Na pewno. No. Patrz. Niech inna zapisze. Mam nadzieję, że to masz rację. Zwiększy się wartość pokoju, bo mocarstwo się dołączy po twojej stronie. No, wezwij mnie.
wezwałem cię. I? O, tu 23% jest. A było? 22. Poczekaj, coś podbijemy. Krucjata, o ja pierdzi ule. Dobra, to ty już podpisuję, panie. Poczekaj, bo ja mogę tu, tutaj wleźć w nich. Ty, Austria tam się wbiła. Poczekaj, Ford oblężają. Gdzie się Austria wbiła? Od drugiej strony. No dobra. Poczekaj, panie, ci ten pokój zwiększy. Mołdawia jeszcze poleci, coś tam ona chłapnie zawsze. Fajnie jakby tak już Wenecja podpisała pokój. Osmanowie z połową świata mają wojnę teraz. Patrz, jaki Wenecja wcisła, ty. Wiem. To może poczekaj, że mi podpiszą pokój, ty sobie resztę Bałkanów zajmiesz. Też tak myślę troszkę. Za chwilę mi Rosja wojnę im wypowie. Kurde, nasiało się coś, no? Nie wiem. Dziękuję za kasę. Cholera, o, podpisali pokój. Podbijaj góry. Wenecja podpisała pokój, podbijaj resztę prowincji tutaj. Te forty. W Bałkanach, całe Bałkany podbij. Bo mnie armia została wygnana. Czemu wygnana? A bo stanęłem na prowincji, którą sobie Wenecja wzięła. A nie, Krym powstał. Patrz, bo chopnęła Wenecja dwie prowincje. No widzę. Francja tu nawet była. No Turki tam mają 20 tysięcy. Ale tamci mają 40 prawie. No to ja wiem. Mołdawia ma moje stroje. A, Austria już ich tam leje. O, tu mi wparowała. Tak, biją. Co mówisz? Tu na ziemi wparowała. Dużo mają? Nie, 17. To rozwal. Do naski mi rozwalę. Kurna, bunt mi się zrobił. Dość spory. Dalej mam krucjatę. Ale co? Wysłałem na bunt mniejszą armię niż kurde oni mieli, chyba przegram. To wygrywam to. Wygrałem. Dasz wiarę? Ostatnio mam mocno. Tunezję ciśni. Tak, Tunezja już jest lipa, płacze. Nie wiem, czy mi tu Osmany nie idą. Idę na Konstantynopol. Kurna, Konstantynopol. No ci już chcą sobie pokój, ale ja nie. A nie, to się Konstantinie nazywa tutaj. A nie kurna. Wypiłem piwo i mi się język klącze. No właśnie słyszę. Właśnie słyszę, że ci się wszystko plącze. No Wenecja się też to troszkę rozszerzyła. No nie, że tam wgryzła. Te pieniądze mi uciekają, po co ja mam wszystkie forty włączone, jak mi tu nikt nie przyjdzie? Właśnie. A, 12 dostaję to. Dziękuję za kolejny dar. Znowu mi powstanie, wybuchnie. Separatyści w Estonii. Co to za 33k twoje tutaj stoi w tej...
A podbija te lipne prowincje, co? Się Konstantynopol ten podbije i wskoczy wszystko ładnie. 41%. Ty, ja pierdziulę z Morza Bałtyckiego dostaję 11 za handel. A cała moja flota, która ma bronić handel, jest kurna tam u ciebie w tych afrykańskich prowincjach. Mhm. O, Turcy chcą już tu wbijać. Ty, mam dla ciebie taką ofertę. Jakbyś tam weźmiesz jakąś prowincję Kapekost albo coś podbijesz, nie? Byś mi jedną oddał i byś fajnie cieszył się za to. Bardzo. To taka, wiesz, zapłata za usługi moich wojsk. Czy mówisz, że chcesz... Ty? Nie, no ale mam 200 tych poparcia, mogę wziąć sobie co chcę. To mogę ci potem dać Karołu, to co teraz trzymiesz. Bo tam sobie już wybudowałem fort, więc mogę ci Karoł wydać. Kot, twoi szybciej tam doszli. Gdzie kto? To w Krike to całe. A po co ja wydałem punkty dyplomatyczne? One mi się przydadzą, co nie? No, przydadzą ci się, bo za punkty dyplomatyczne pokój musisz podpisać. Zjebałem, to było zjebane teraz. Ech. 62. Wiem, ale zjebałem z tymi punktami dyplomatycznymi. Mega zjebałem. No. A Wenecja się tu jeszcze wbiła. Wybornie. I do Afryki się jeszcze Wenecja wbiła. A ty dziody gdzie? Ale mogę mieć w sumie punkty dyplomatyczne na minusie, to nie ma źle. Panie, potrzebuję jakiś dukeria albo kusami, jakbyś to skolonizował. O, jakbyś skolonizował mi o Uidach. Widzisz, to masz zasięg tam? Zaraz przy tych... No, będę miał. Będę miał zasięg. No to człowieku... Nawet 200 dukatów ci myślę. A jesteś w stanie tam dojechać z wojskami? Tak. No to leć, bo mój za 260 dni tam będzie. No zaraz tam przeskoczę. Ty bigę se Wenecja wzięła, sugi jase, ale ty nieźle ścisła. No mówię. A widzisz co się tam u góry dzieje? Patrz jaki chaos to jak gryzie. Nie patrzę na razie. Kurna, laga znowu mam. Ja nie mam. Ci już, moi ludzie już są w pokoju. Mam 50 punktów dyplomatycznych. Sobiutko? Ale na minusie chyba mogę mieć punkty dyplomatyczne, więc... Zrąbę. No więc też mi się wydaje, że będę mógł... Czekaj, dam pauzę. Tak jest 20 minuta, więc... Dam prośbę o pokój. O! Wow, 40 ten wybrali na dole. No jak myślisz, co mogę wziąć? Najlepiej mi wziąć. Tobie najlepiej? No. Czekaj, to trzeba zobaczyć, jakie prowincje są najbogatsze. To patrz. Bo na pewno więcej niż 3 na razie mogę wziąć. 6 nawet. Tak. Najgorsze prowincje... O, szesz, kurna. Najgorsze prowincje... Czy najlepsze prowincje to jest tak? Semendire. Gdzie to jest? Kosowa. Uskup. Pod względem budynków, nie?
To Semendiresy wezmę. Myślę o Bośni też, Bosna. Soko nie będzie złe? Dobre. Czekaj. Najlepszy rozwojowo to jest właśnie Semendire, Kosowa, Upuks, Oltenia, Targowice, a to twoje jest. Czekaj. To co zająłeś, to tak. Semendire. No. Nigbolou, Kosowa, Uskup, Filbe. Żeby Kosowa, to muszę. To muszę Jeni Razar. Wtedy wezmę Kosowa. Wtedy mogę Uskup wziąć. To tak, żebyś doszedł właśnie do tych tutaj w bucie, się w bucie, w tym ogonie. Czekaj, wziąłbym Libasan. Widyń bym wziął. O. Silistrę bym wziął. No. O, jeszcze mogę. Bym miał 59,7 z tytułu agresywnej ekspansji. To dużo czy mało? 57? Nie wiem, 52. No to bym, a, popatrz ile jeszcze procent pokoju? Ja jestem wartość propozycji 72 i on to podpisze. To jeszcze weź mu tak, zrzeknij się prowincji narodowych, możesz? Zwróć prowincje narodowe jakieś, a nie, zrzeknij się prowincji narodowych. No i jest. No to wszystko co należy do ciebie. A, to już wtedy nie podpiszę. Nie, no to musisz coś, no to więcej nie podpiszesz. To jest tylko wziąć te prowincje, co? Mhm. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem prowincji bym wziął. Myślisz, że to tak będzie jak... dobrze? No tak jak mi nic nie oddadzą. To co, dawać? Mhm. Ty Konstantynopol mógłbym zabrać. Dobra, ja wysyłam żądanie, bo wtedy mi tyle nie wezmą, co nie? Dobra, no, daję. No. I? Ta-da! Ta-da! Zaraz się tam baw. Teraz pauza. Skopię, ładnie, ładnie. No. Teraz muszę wszystkie unaradawiać. To tak, ile to minuty? 23. Tak więc co, z naszej strony to by było na tyle, jeśli chodzi o kolejny odcinek z gry Europa Universalis 4. Otóż państwo Węgry podbiło sobie troszeczkę znaczących prowincji Osmanów, czyli Krzysiek chyba od początku gry zdobył jakieś konkretne łupy. O tak. To tylko była doktryna żółwia. No i w sumie poszczęściło mu się teraz z tymi koloniami i to by było w skrócie na tyle. Trzymajcie się i strzała. Cześć, cześć.